Witam serdecznie. Przechodzimy do zadania numer 2. Pełnisz dyżur na stacji Małki w godzinach 6:10 jako ISDR Nowak. Na podstawie rozkładu jazdy wypełnij dziennik ruchu R146. Jeszcze w ramach przypomnienia, pierwsze co robimy, zapoznajemy się z planem schematycznym stacji oraz z rozkładem jazdy pociągów. Patrzymy, gdzie jadą pociągi parzyste, gdzie jadą pociągi nieparzyste. Tutaj troszeczkę dodałem trudności w tym zadaniu, ponieważ sobie wiadomo, idziemy tutaj cały czas do przodu, ale spokojnie, zanim oczywiście przejdziemy do tego zadania, pierwsze co, przyjmujemy dyżur w dzienniku ruchu, wiemy jak się nazywamy, wiemy o której godzinie przyjmujemy dyżur. Dziś wyobraźmy sobie, że jest dnia 13.11.2019, godzina 6.00, dyżur przyjąłem ISDR Nowak. Jeżeli już to zrobiliśmy, spokojnie możemy przejść do rozkładu jazdy pociągów. Patrzymy, że pierwszy pociąg to jest 16.04. On odjeżdża ze stacji w Ronie o godzinie 7.21. Jedzie do nas 4 minuty, a więc przyjedzie o godzinie 7.25. O tej samej godzinie odjedzie do stacji Kawki. Jedzie 6 minut, a więc przyjedzie do stacji Kawki o godzinie 7.31. Przyjmujemy go na tor stacyjny drugi. Jest na przylocie, więc zabieramy się do dziennika ruchu 16.04. Tor stacyjny drugi, to była godzina 7.21. O godzinie 7.25 przyjechał. Przepisujemy go na drugą stronę. 7.25 i 7.31 dojechał. OK. Wracamy do rozkładu jazdy pociągów. Teraz patrzymy, słuchajcie, że mamy pociąg towarowy 154.021, ale uwaga, za nim jest pociąg 50.731, pasażerski pociąg. A więc uwaga, ważniejsze są pociągi pasażerskie, więc słuchajcie, obliczamy w tej sytuacji. Ze stacji Kawki odjechał o godzinie 7.23 i jedzie do nas 10 minut, a więc przyjedzie o godzinie 7.33. O godzinie 7.35 ze stacji Kawki, patrzymy, zostanie wyprawiony pociąg 50.731, a więc spokojnie, mamy 2 minutki zapasu, więc dąży. Ale mnie interesuje bardziej ta druga strona. Z naszej stacji do stacji w Ronie ten pociąg towarowy ma odjechać o godzinie 7.33. Jedzie 12 minut, a więc dojedzie o godzinie 7.45. Ale uwaga, pociąg osobowy 50.731 odjedzie o 7.44. A więc będzie musiał chwileczkę poczekać, ponieważ nie będzie tak zwanego, jak to mówią, dyżurni dojścia. Tu 7.45, tu 7.44. A więc opóźniamy pociąg osobowy. Żeby tego nie zrobić, to uwaga, tak się robi, że pociąg towarowy bierzemy na tak zwany bok, czyli w tym przypadku tor główny dodatkowy, na tor stacyjny trzeci. On będzie sobie czekał, jak przejdzie pociąg 50.731 i dojedzie do stacji w Ronie, to wtedy możemy wyprawić ten pociąg 154.021. I tak, słuchajcie, szanowni państwo, zrobimy. Więc tu odjeżdża 7.23, bierzemy go na tor stacyjny trzeci. Jedzie 10 minut, czyli przyjedzie 7.33. 154.021. Tym razem ze stacji Kawki. Tor stacyjny trzeci. 7.23. 7.33. I tu, słuchajcie, szanowni państwo, jeżeli pociąg kończy bieg, zaczyna bieg, lub właśnie zostanie przepuszczony celem przepuszczenia innego, w sensie tutaj przyjęty celem przepuszczenia innego pociągu, to tutaj daną stronę, czy to lewą, czy to prawą stronę, kreskujemy na tej zasadzie, żeby wszystko było w jednej linijce. Jeżeli już to zrobiliśmy, to pod spodem piszemy ten pociąg. On sobie odjedzie 7.35. Teraz są tu 7.35. Teraz uwaga, jedzie do nas 7-8 minut, a więc przyjedzie o 7.43. Teraz tak, widzimy, że ma chyba, podejrzewam, minutkę postoju. Tak, 7.43 przyjeżdża i odjeżdża 7.44. Jedzie do stacji w Ronie 7 minut, a więc przyjedzie o godzinie 7.51. I teraz uwaga,
Dojechał pociąg ten 50731, więc teraz spokojnie możemy wyprawić ten pociąg 154021 z toru stacyjnego trzeciego. Teraz uwaga, tu tym razem lewą stronę kreskujemy. Stop. I tu przypisujemy go z prawej strony 154021. Teraz tor stacyjny trzeci. Teraz uwaga, no niestety, ale rozkład jazdy rozkładem jazdy. Sami Państwo dobrze wiecie, że czasami pociągi nie jeżdżą zgodnie z rozkładem jazdy, a nawet często to się zdarza. No niestety, ale będziemy musieli tutaj nie uwzględniać tej godziny 7:33, a tylko będzie się liczył czas jazdy pociągu. Więc słuchajcie, skoro ten pociąg dojechał 7:51, pamiętamy z pierwszej, tutaj z lekcji prowadzenia ruchu na szlaku, że na jednym odstępie lub na jednym szlaku tylko jeden pociąg. Więc no niestety musimy poczekać z tym 154.021, aż dojedzie pociąg 50.731. On dojechał o godzinie 7:51, więc jego możemy wyprawić o godzinie 7:52. Teraz słuchajcie, jedzie 12 minut, więc dojedzie do stacji w Ronie o godzinie 8:04. Na tej zasadzie, szanowni Państwo, to polega. Właśnie to jest regulacja ruchu pociągów. Ok, wracamy do rozkładu jazdy pociągów. Mamy tutaj taki 50730. I patrzymy, że tu mamy kreski, słuchajcie. Że on do nas odjedzie ze stacji w Ronie, jedzie 8 minut, ale do stacji Kawki mamy kreski. Co to oznacza? Oznacza to, że pociąg u nas skończy bieg, więc tylko wypełniamy prawą stronę dziennika ruchu R146. 50730. Teraz uwaga, skoro kończy bieg, to wypadało go przyjąć na tor główny dodatkowy, więc w tym przypadku układ stacji pozwala nam albo na tor stacyjny trzeci, albo na tor stacyjny czwarty. Ja go sobie przyjmę na tor stacyjny czwarty, jak najbardziej będzie mi pasować. Tu widzimy 7:52, 8 minut jedzie. 8 minut jedzie, więc w tym przypadku dojedzie 8:00. No i tutaj tą stronę sobie tutaj kreskujemy. Ok, i tak to wygląda. Teraz słuchajcie, kolejny pociąg mamy 152.020. On odjedzie 8:10, jedzie 11 minut. Patrzymy, za nim nie ma żadnego pociągu parzystego, więc normalnie go sobie wyprawiamy. 152.020. Z tego co widziałem, 8:10 i 11 minut jedzie. 8:21. Przepisuję go na drugą stronę. Teraz uwaga, teraz patrzymy tak, też o godzinie 8:21 odjedzie do stacji Kawki, a więc jest na tak zwanym przylocie, jedzie 12 minut. 8:21 plus 12 to jest 8:33. Kolejne pociągi mamy dwa, jest to pociąg pasażerski i pociąg towarowy. Oczywiście pierwszy widzę, wyjedzie pociąg pasażerski, osobowy, tym razem pośpieszny. Odjedzie o godzinie 9:00 i jedzie 7 minut. 14:09. Tor stacyjny pierwszy. 9:00. 9:07. 14:09. Z tego co widziałem, jest na przylocie. Jest 9:07 odjazd, jedzie 5 minut, więc przyjedzie o 9:12. I ostatni pociąg, jaki mamy, to jest pociąg 35027. Uwaga, on ma odjechać o godzinie 9:05 ze stacji Kawki. Ma jechać 15 minut, ale uwaga, znowu mamy kreseczki, to znaczy, że pociąg
też kończy bieg. Dobra, ale słuchajcie, przyjechał tu nam 9.07, więc ja o tej godzinie 9.05 nie mogę go wyprawić, więc co robię? No wyprawiam go o tej, o której jest to możliwe, a możliwe jest najprędzej o godzinie 9.08, więc znowu w tym przypadku nie będzie się liczył czas odjazdu, tylko czas jazdy. Odjechał 9.08, więc nas interesuje tylko czas jazdy, jedzie 15 minut, więc dojedzie o godzinie 9.23. Nie 9.20, tylko 9.23. Po prawej stronie mamy kreski, a więc oznacza to, że pociąg kończy bieg. Tam się troszkę przesunął Excel, a nic nie szkodzi. Także czasami jest właśnie, że trzeba tutaj zakreskować. Często to się robi, no w zależności, jeżeli mamy duże stacje, to tam przeważnie jest to ujęte w regulaminie technicznym, że w tym przypadku nie trzeba kreskować pociągów z tego względu, że na duże stacje często pociągi kończą bieg, zaczynają, więc tutaj w celu oszczędności dziennika ruchu tego się po prostu nie robi. Prowadzimy ruch w dzienniku ruchu jak leci, czyli bez żadnych kreskowań, czyli nie muszą być dany pociąg, który zostanie tutaj do nas przyjęty i wyprawiony w tej samej linijce. Ok, słuchajcie, nie mamy żadnych pociągów. Kończymy o godzinie 10.00, więc to robimy w tym przypadku. Oczywiście przekazujemy dyżur, zanim przekażemy dyżur, robimy, że zdajemy tutaj koledze stan szlaków, a one są wolne. Jeżeli już to zrobimy, to przekazujemy dyżur, czyli dnia 13.11, godzina tu miała była 10.00, dyżur i zamiast przyjąłem, będzie przekazałem ISDR Nowak. I tak właśnie, szanowni Państwo, wygląda drugie zadanie z serii dziennika ruchu. A widzicie, mały błąd. Tutaj widzicie, tor stacyjny ma być trzeci, ponieważ ten pociąg kończy bieg. I teraz uwaga, jeżeli była taka sytuacja, widzicie, ja akurat ten pociąg 5730 wziąłem na tor stacyjny czwarty. I miałem tor stacyjny trzeci wolny, ale gdyby była taka sytuacja, że ten tutaj pociąg 5730 wziąłbym na tor stacyjny trzeci, to już trzeci byłby zajęty. No i ten 154.02, 3.5.027 nie mógł już bym wziąć na tor stacyjny trzeci. Układ stacyjny pozwala mi go przyjąć na tor stacyjny pierwszy. Na czwartym niestety, ale nie mam takiego przejścia rozjazdowego. Więc no tutaj obliczamy sobie i w tej sytuacji tutaj znajomość stacji, znajomość rozkładu jazdy jest dla nas bardzo ważna. Także tak to, szanowni Państwo, wychodzi. Sprawdzamy jeszcze, czy przypadkiem nie ma żadnego błędu, ponieważ czy to na egzaminie zawodowym, czy to w pracy, no różnie bywa. Lepiej, aby nie robić żadnych błędów. Jeżeli nic nie ma, to dziękuję za uwagę i zapraszam na zadanie numer 3.